chciałem zaprezentować kolejne gołębie, tym razem które ukończyły sezon na wspólnym gołębiku MWG Kaszuby edycja 2019. Tym razem są to gołębie Pawła Orozkiego i Tomasza Kuklina. W dłoni trzymam gołębia o numerze obrączki 7616. Należy do Pawła Orozkiego. Z lotu finałowego uplasował się na 7 pozycji. Piękny gołąb o wydłużonej sylwetce. Długa kość mostka. Bardzo dobre wiązanie, krótkie przedramię, piękne skrzydło. Jeżeli chodzi o pochodzenie, to ze strony ojca są to gołębie Jansen-Hoben. Również jest gołąb tutaj od Andreasa Drapy. Córka Karla między innymi, który zdobył 5 razy pierwszy konkurs. Ze strony matki to są gołębie Jansen van den Abele i tu jest między innymi super lotniczka o imieniu Lili, która zdobyła w kategorii G 6 koeficjent. To jest babka dla tego gołębia. Z lotu finałowego 7 miejsce. Kolejny gołąb Pawła Orozkiego, który uczestniczył w zawodach na MWG Kaszuby edycja 2019. To jest gołąb o numerze obrączki 7519. Również podobna sylwetka, dłuższa, piękna budowa gołębia, dłuższa sylwetka również. Niestety ten gołąb miał wypadek, uszkodził sobie skrzydło pod linią średniego napięcia i odzyskałem go dzięki koledze, również hodowcy, któremu chciałem podziękować w tym momencie. Myślę, że jednak gołąb zda egzamin w rozpłodzie, również super pochodzenie. Ojciec to jest gołąb od Alvina Petrier z gołębia Shining Star, który między innymi był 3 razy pierwszy. A ze strony matki to jest gołębie Jansen van den Abele, między innymi również samica. Jest tutaj Lili. Gołąb między innymi zaliczył 2 loty, tym był 17 z lotu drugiego, 125 km. Niestety przed kolejnym lotem uszkodził to skrzydło i nie mógł być dalej lotowany. Piękne oko, piękna budowa. Kolejnym hodowcą, który brał udział we współzawodnictwie na MWG Kaszuby edycja 2019 był Tomasz Kuchlin. Tutaj piękny gołąb, który zaliczył cały sezon na wspólnym gołębniku. Prawdopodobnie samiczka. Z lotu finałowego uplasowała się na 53 pozycji. Ze strony ojca tu są gołębie Ludo Klasent. Klasens, między innymi gołąb Jonge Super Krak, Yeti, Mełkę. Gołębie od Andreasa Drapy. Ze strony matki matką tego gołębia jest gołąb od Hemwana Beverdama i tu są z kolei gołębie Geringsa Imbred Witek Opsin Sylwester. Na pewno do rozpłodu gołąb godny polecenia. Również piękne plecy. Gołąb pięknie leży w ręku, średniej, może nawet mniejszej budowy, ale pięknie spięte widełki, długa kość mostka. Polecam tego gołębia i zapraszam na aukcję. Dziękuję za uwagę.